Koledzy wokół mnie to wspaniały zespół. Nazywają się Ayagore zbiorowo. Nazywają się też indywidualnie, ale o tym w swoim czasie. Gramy już tak ze 3 lata. To jest nasz kolejny program. Piosenki w nim są świeżutkie, tegoroczne. Mili Państwo, ja przez ostatnich 40 kilka lat starałem się pieśnią obrażać władze partyjne i państwowe naszego kraju. A po spotkaniu się z kolegami w niedługim czasie doszliśmy do wniosku, że czas to rozszerzyć na państwa ościenne. I właśnie tak jest w tym wypadku. Ta piosenka nosi... Ta piosenka działa? Nie. O, teraz działa. To działa, to działa. Nasz materiał, nasza wstrząsająca płyta, której nie ma w sklepach, także przywieźliśmy wam parę sztuk. Nie chcemy, żeby była w sklepach, chcemy, żeby była ściśle tajna płyta tylko dla tych, którym się naprawdę podobało. I tak jej nikt nie zagra, no naprawdę, posłyszycie dlaczego. Nie ma już Jacka, ale nikt nas nie puści. Wieloryb, Jutin i inne opowiadania, to jest tytuł całej płyty, a to jest piosenka tytułowa Wieloryb, Jutin i ona jest eksperymentem formalnym i gdyby Państwo byli zdziwieni tym, co ja tutaj gram, to powiem Państwu, że staram się, brzdąkając właśnie na gitarze, uzyskać efekt głębi i bezkresu oceanu. Tak? Tekst ukrzyczał.
sprawę, że nie jest to typowa ballada, ale taka wyszła. Następna piosenka też dotyczy, no wody dotyczy, ale to jest już, tamta była morska, to ta będzie rzeczna. Nie wiem, czy Państwo macie taką świadomość, że żyjemy w kraju, w którym występuje bardzo rzadkie zjawisko, to jest bifurkacja. W miejscowości Wągrowiec dochodzi do bifurkacji, nie klasycznej, bo klasyczna to jest rozszczepienie cieku wodnego. Płynie sobie rzeka, płynie i nagle się rozjeżdża w dwie strony, a ta bifurkacja to skrzyżowanie rzek dwóch. Pod kątem niemal prostym w miejscowości Wągrowiec dochodzi do takiego zjawiska, tam krzyżują się dwie rzeki. Rzeka Nielba i rzeka Wełna. Kiedy się o tym dowiedziałem, kiedy się jeszcze dodatkowo dowiedziałem, że podobno wody obu rzek praktycznie się nie mieszają, pomyślałem sobie, nie no, to nie jest możliwe już zupełnie. I zaraz sobie wyobraziłem na przykład rybę, która zachlała w jednej z rzek, a odzyskała przytomność w zupełnie innej. Że to już może być bardzo śmieszne. I natychmiast złożyłem na ten temat głupią piosenkę. Już ją miałem zagrać w przytomności redaktora Wojciecha Mana, z którym spotykam się od wielu lat i robimy takie różne dziwne rzeczy, kiedy to dotarła do mnie informacja, że akurat w tym momencie wybuchła wojna, więc śpiewanie tej bzdury wydawało mi się czymś niestosownym. I no, zatrzymałem emisję tej piosenki i pomyślałem sobie, że już nigdy do niej nie wrócę, bo rzeczywiście była pierwotnie bardzo głupia, a potem olśniło mnie kilka tygodni. Potem dokonałem kilku prostych zabiegów. No prawie inżynieryjnych, bo ja zmieniłem bieg tej rzeki, tak żeby z tego Wągrowca popłynęła jakoś tak dookoła i trafiła do Morza Czarnego. Przestała być wesoła. I teraz ją Wam przedstawimy. Ballada nosi tytuł Rzeka Wełna, zmiana biegu. Kiedy głos usłyszał swój ruski wajetnik.